Co ci daje regularne podchodzenie do dziewczyn na ulicy? Przede wszystkim czujesz się szczęśliwszy. Pod wpływem ryzyka twój organizm także produkuje dużo większą ilość testosteronu. Masz dużo szerszą strefę komfortu, więc masz dużo lepsze kontakty z innymi ludźmi. Częściej się uśmiechasz, jesteś wewnętrznie dużo bardziej radosny. Nawet wtedy, kiedy podchodzisz do dziewczyn i te podejścia nie do końca wychodzą. Ja już mówiłem o tym, żeby nie nastawiać się na efekt przy podejściu, żeby mieć wyjebane, jak dziewczyna zareaguje. Ponieważ to też wpływa na twoje samopoczucie, tak? Bezpośrednio po tym, jak do niej podszedłeś, jeśli podszedłeś do niej, a ona zareagowała śmiechem i powiedziała ci, że ma chłopaka, że ci dziękuję i ty traktujesz to w formie fanu, zabawy, to i tak z tym wszystkim czujesz się dobrze. Więc ja mam właśnie do tego takie podejście, że podchodzę do dziewczyn praktycznie codziennie, nie po to, że muszę, nie po to, że brakuje mi kobiet, seksu w życiu, ale po to, że to pozwala mi stać się lepszym człowiekiem. Poznaję dużo ciekawych kobiet, mam dużo ciekawych kontaktów z tymi kobietami, a to także bezpośrednio wpływa na moje życie. Zobacz, poznałem dziewczynę, która tworzy muzykę i też zaproponowała mi, że może ponagrywać fajne kawałki do intra, które utworzę na swoim kanale. Co prawda nie wykorzystałem tego, bo stwierdziłem, że i tak to jest nieważne, dużo ważniejsza jest treść, jaką ci przekazuję. Natomiast miałem taką propozycję i gdybym wcześniej nie podszedł do tej dziewczyny, gdybym jej nie poznał, no to pewnie nie miałbym w swoim otoczeniu osoby, która pomogłaby mi coś takiego zrobić. Więc to jest bardzo ważna sprawa, abyś ty systematycznie podchodził do kobiet. Nieważne, czy masz dziewczynę. Możesz mieć dziewczynę, możesz być w szczęśliwym związku, ale jeśli zaprzestaniesz podchodzenia do kobiet, to ty się cofniesz w rozwoju, twoje umiejętności z kobietami zanikną, staniesz się dużo mniej pewny siebie i po prostu poczujesz to wewnętrznie, tak? Oczywiście nie chodzi mi o to, że masz zdradzać tą swoją dziewczynę, że masz z wszystkimi tymi kobietami, które poznajesz na ulicy, sypiać. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co chcę ci przekazać. Chodzi bardziej o to, żebyś ty cały czas się rozwijał, tak? Ja odkryłem, że podchodzenie do kobiet pozwala naprawdę w znacznym stopniu zwiększyć twoje umiejętności interpersonalne, a jak wiadomo, komunikacja z innymi ludźmi ma bardzo duży wpływ na nasze życie. To, że nauczyłem się właśnie rozmawiać w emocjonalny sposób z dziewczynami na ulicy, sprawiło potem, że potrafiłem zjednywać sobie ludzi, tak? Jakiegoś partnera biznesowego, ponieważ wiedziałem, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Wiedziałem, żeby nastawiać się na taką atmosferę emocji, tak? W tym dialogu, w tej konwersacji z drugą osobą. Jak przykładowo chciałem pozyskać jakąś osobę, która ze mną współpracuje, to od razu, tak samo jak z dziewczyną, starałem się wytworzyć taki luźny klimat w rozmowie, atmosferę śmiechu, zabawy. Oczywiście to wszystko w jakichś tam granicach, ponieważ wiadomo, że jak rozmawiasz z kimś o biznesie, o pracy, to także tutaj ta rozmowa jest dużo bardziej poważna. Natomiast jeśli ta rozmowa niesie ze sobą też emocje, ta druga strona, nie wiem, przykładowo na rozmowie kwalifikacyjnej twój szef albo twoja szefowa się śmieje z tego, co ty mówisz, to też bezpośrednio to ma wpływ na to, jak ta osoba cię postrzega. Dlaczego? Ponieważ jeśli ty wpływasz na emocje osoby, z którą rozmawiasz, to ta osoba podświadomie zaczyna cię dużo bardziej lubić, jeśli oczywiście te emocje są pozytywne. To sobie powinieneś zapamiętać. Zawsze staraj się wytworzyć przyjazny, emocjonalny kontakt, nie tylko z kobietami, ale też z inną osobą, którą chcesz sobie zjednać po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. No tutaj akurat mówiłem o tym, że możesz w zabawny sposób zażartować na rozmowie kwalifikacyjnej, i załóżmy, to sprawi, że ta osoba przeprowadzająca ten wywiad z tobą, tą rozmowę, od razu dużo bardziej ci zaufa i podświadomie będzie myślała, że jesteś dobrym wyborem, chociaż w rzeczywistości tak wcale nie musi być, bo twoje CV może być napisane średnio. Inny przykład, mój kolega został przedstawicielem kiedyś handlowym, bez doświadczenia i opowiedział mi właśnie, jak to zrobił. Samo CV miał napisane dosyć średnio, ale kiedy wysłał to CV do przedsiębiorcy, który chciał go zatrudnić, zrobił sobie zdjęcie z takim po prostu dużym uśmiechem. Z bananem od ucha do ucha został przyjęty. Dlaczego? Ponieważ to zdjęcie, ta jego pozytywna energia sprawiła, że ten właśnie właściciel firmy stwierdził, że on jest na tyle kontaktową osobą, że spokojnie sobie poradzi w tej pracy, że spokojnie będzie w stanie budować relacje z klientami. Więc jest to bardzo istotne, żeby być taką osobą pozytywną, uśmiechniętą. Moim zdaniem
Bardzo dobrym narzędziem do tego jest podchodzenie do dziewczyn tylko po to, żeby się śmiać, żeby rozmawiać z nimi w zabawny sposób, nawet bez celu, jeśli masz dziewczynę. Oczywiście tej dziewczynie swojej nie mów za bardzo o tym, że ty podchodzisz, raczej trzymaj to w tajemnicy, natomiast robiąc to zauważysz, że twój poziom szczęścia, generalnie, tak jak mówię, umiejętności interpersonalnych podniesie się w dużym stopniu, będziesz miał dużo lepsze kontakty z innymi ludźmi, będziesz dużo bardziej otwartą osobą, spokojną, cieszącą się życiem, tak? Powiem ci, że ja kiedyś byłem bardzo nerwowym gościem, miałem duże problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi, a poprzez podchodzenie na ulicy do kobiet stałem się dużo bardziej właśnie spokojniejszy, szczęśliwszy, wyluzowany, ponieważ no, gdzieś tam te wszystkie lęki zniknęły, tak? Ten lęk przed podejściem do nowo poznanej osoby, przed tym jak ona na mnie zareaguje, ja to wszystko przerobiłem na podejściach na ulicy do kobiet, więc dzięki temu czułem się po prostu lepiej, więc tak samo tobie to polecam. Polecam ci, żeby samemu wychodzić na taki podryw na miasto. Dlaczego samemu? Jak jesteś z kolegą, to zawsze czujesz jakieś takie sztuczne, psychiczne wsparcie, tak? Potem jak jesteś sam, to już tego kolegi nie ma. Więc na początku niby podchodzenie z kolegą pomaga, czujesz psychologiczne wsparcie, wiesz, że ten kolega gdzieś tam jest z tyłu, jakby, nie wiem, dziewczyna rzuciła w ciebie torebką, to ci pomoże. Natomiast jeśli będziesz sam wychodził na podryw, sam podchodził do dziewczyn, na początku ci będzie o wiele trudniej. Natomiast to spowoduje, że ty też wyrobisz u siebie dużo większą pewność siebie. I to jest właśnie mój sekret. Ja podchodząc do wielu kobiet sam, zatrzymując się na ulicy, mówiąc sobie, nie przepuszczę jej, idę do niej, nawet jak się ośmieszę, nawet jak to spieprzę, to i tak to zrobię, to sprawiło, że dzień po dniu wyrobiłem w sobie bardzo wysoki poziom pewności siebie. Ja sam miałem na tyle silną wolę, że nawet jak nie miałem nastroju, to podchodziłem do tych kobiet. Tylko po to, tak jak mówię, żeby z nimi pogadać, nawet chwilę, po prostu wyrabiałem w sobie ten nawyk emocjonalnej rozmowy z dziewczynami i to w bardzo dużym stopniu miało wpływ na moje życie. Pytanie, czy ty coś wyciągniesz z tego wideo, czy ty to wszystko zastosujesz, o czym ja mówię, to już jest twoja sprawa, natomiast ja ci mówię o tym, co zmieniło moje życie i co sprawiło, że moje umiejętności interpersonalne naprawdę zwiększyły się. Tak ci opowiadam w tych materiałach, miało to ogromny wpływ na to, kim jestem teraz, między innymi na to, że byłem w stanie robić inne biznesy, odpowiednio zjednywać sobie ludzi, budować z nimi dobre kontakty. To wszystko było spowodowane tym, że najpierw tego wszystkiego nauczyłem się na kobietach. Nauczyłem się, że każdy człowiek tak naprawdę, z którym rozmawiasz, oczekuje od ciebie emocji w rozmowie. Ponieważ jeśli rozmawiasz z ludźmi na zasadzie suchych faktów, bez uśmiechu, oni też reagują na ciebie inaczej. Natomiast jak masz banana na twarzy, uśmiechasz się, żartujesz, pokazujesz odpowiednią dawkę luzu, ludzie też patrzą na ciebie inaczej, mentalnie dużo bardziej cię lubią, chcą z tobą przebywać i tak jak mówię, podświadomie działasz wtedy na ich wybory, decyzje odnośnie tego, czy chcą z tobą pracować, czy nie. Podam ci tutaj też taki przykład, który opowiedział mi mój kursant na szkoleniu. On generalnie produkował jakieś oprogramowanie dla wielu szpitalów w Polsce i zawsze był uczony przez swoich tam znajomych, że nie wolno mówić na ty do jakiegoś gościa, z którym prowadzi się biznes. Natomiast on przełamał tą zasadę i jak rozmawiał z jakimś dyrektorem szpitala, to od razu mówił do niego na ty. Cześć Piotrek, co tam u ciebie? Jak tam? Popływałeś dzisiaj? Tego typu luźne nastawienie sprawiło, że zjednał sobie bardzo dużo ludzi. Ponieważ nie zwracał się formalnie, per pan, proszę pana, do tych ludzi, co było powszechne, nudne, oni byli do tego przyzwyczajeni, tylko zwracał się do takich osób na wysokim stanowisku, na ty. Jak mi potem opowiedział, dawało to zajebiste efekty. Ci ludzie bardzo szybko łapali z nim kontakt, chcieli z nim przebywać. No i oczywiście robił z nimi deale, robił z nimi biznesy i dzięki temu odniósł też taki bardzo duży sukces. Więc może tobie to też pomoże. Nie kieruj się tym, co mówi ci społeczeństwo, bo społeczeństwo nie chce, żebyś był szczęśliwy. Jak chodzisz do szkoły, to już ci pani nauczyciel mówi, że trzeba się do dziewczynek ładnie zwracać, trzeba mówić do dyrektora, proszę pana i ty się tego wszystkiego uczysz, a potem w dorosłym życiu powielasz schemat tak naprawdę innych ludzi, przez co jesteś odbierany tak jak inni, nie jak ktoś warty uwagi. Więc taka bezgraniczna szczerość w stosunku do innych ludzi jest bardzo pomocna w życiu, powoduje częstokroć, że jesteś w stanie poznać fajnego kumpla, nawet idąc na imprezę, ponieważ zagadasz tam do kogoś w śmieszny sposób. Polecam ci to, wypróbuj sobie. Wiem z własnego doświadczenia, że to działa. Więc w ten sposób także możesz poznawać nowych ludzi, nie tylko na ulicy, nie tylko na jakichś imprezach, koncertach, ale także idąc do klubu,
nie bój się zaczepiać ludzi, jeśli się do nich uśmiechasz, jeśli jesteś pozytywny, przecież nikt nie do ciebie nie podejdzie, nikt ci nie strzeli w łeb, nikt cię nie zbije. To jest tylko iluzja w twojej głowie, że wydaje ci się, że jak podejdziesz do obcej osoby, to ona cię oleje, skrytykuje, wyśmieje, tak? Natomiast w praktyce najczęściej to wygląda tak, że ludzie się uśmiechają, kiedy do nich podchodzisz, kiedy pokazujesz im zainteresowanie. Zobacz, dlaczego psy są lubiane. Ponieważ pies od razu pokazuje zainteresowanie osobie, którą spotyka. Merda ogonem, skacze, łapie za nogawkę i dlatego psy są tak bardzo lubiane, ponieważ one od razu pokazują zainteresowanie osobom, które poznają. Więc ty też możesz to skopiować do własnych kontaktów, nie tylko z kobietami, ale też z ludźmi. Pokazuj ludziom szczere zainteresowanie, uśmiechaj się, pytaj o ich problemy, interesuj się nimi. To sprawi, że ludzie także będą tobą zainteresowani. Oczywiście będzie to miało bardzo duży wpływ na twoje życie. Bo często jest dużo ważniejsze to, kogo znasz, niż co tak faktycznie umiesz i potrafisz w życiu. Dzięki za uwagę. Jak się podobało, to polub, pokaż znajomym. Widzimy się w kolejnym odcinku.